Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu naszego wyzwania biznesowego i jesteśmy w naszej cukierni. Tak jak mogliście widzieć na Spirit Buildzie, stworzyłam już cukiernię dla naszej Beaty, która będzie kolejnym przedsiębiorstwem, o które będziemy mocno walczyć. Jeśli nie widzieliście tego filmiku, gdzie budowałam, możecie sobie zobaczyć. Ona się ogólnie prezentuje tak skromnie, ponieważ mieliśmy ograniczone fundusze, jak wiecie. Dlatego starałam się nie szaleć, ani z dekoracjami, ani... jak to się obniżało? O! Tak. Jeszcze ją pokażę, tak. Jest dosyć skromna. Zrobiłam kilka stolików, żeby można było sobie coś usiąść, żeby klienci mogli usiąść właśnie sobie coś zjeść, na przykład. Nie wiem. Jeśli ktoś miał ochotę, nie wiem, czy to tak działa w ogóle w Simsach, ale jest dla dekoracji. Starałam się zostawić tu wolne miejsce, bo wiecie, żeby się Simy nie blokowały. Z tyłu wbudowałam taką kuchnię małą, w razie potrzeby. Jakby trzeba było coś upiec. I tak dalej. Mamy alarm. Ale chyba nie dałam światła w kuchni, tak mi się coś zdaje. Tak mi się wydaje. No ale okej, na razie to zostawię. Mam nadzieję, że nie będzie potrzebny. Ogólnie no cóż, tu więcej mówić. Jest skromnie i... i tyle. Będziemy tak działać. Od tego zaczynamy i nie wiem, czy to w ogóle będzie się rozbudowywać. Co to jest? Aha, słodkie wypieki. Mamy tu miejsce? Proszę bardzo, a to? Akt własności naszej restauracji. To nam niepotrzebne. Oczywiście, jak byłam z Beatą w domu, to już napiekłam. Żebyśmy mieli co w tej restauracji sobie umieścić. Teraz to ładnie powystawiam. Nie chcę tego znowu. Staram się, żeby było tylko kilka rzeczy. Żeby była jakaś różnorodność. Ale to muszą być słodkie rzeczy, no bo cukiernia, to wiecie, nazwa zobowiązuje. Teraz to powystawiamy. No i chyba będę tak zawsze robić. Będę piekła sobie poza nagraniem. I będziemy mieli już wszystko gotowe na dzień pracy. No, chciałam to cofnąć. I tak jest sporo do wyboru. Chyba wzięłam wszystkie dostępne ciasta i słodkości, jakie były. Więc klienci powinni być zadowoleni. Tak, i ostatni ciasteczko. No, galaretek wyszło mi więcej, bo wiecie, galaretki najłatwiej jest w ogóle zrobić, bo to po prostu wyjmuje się z lodówki i jest gotowe. W ogóle nie trzeba nad tym spędzać czasu, obaczcie. A tutaj dzisiaj nie ma tego. Co ona chce? Maksymalny entuzjazm wobec kulinariów. Ciasto czekoladowe chce zjeść i wygrać konkurs kulinarny. Tak średnio, ba, to średnio. Ona tu właśnie dopiero wysiada. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie tutaj... A tak w ogóle... tak, Beata jest wiecznie szczęśliwa. Gdzie to było? Zmień ubranie na codzienne i przestań beczeć. Wiem, że jest ci smutno, ale zaraz tutaj rozkręcimy ci biznes i będziesz zadowolona. Proszę bardzo, zobaczcie naszą Beatkę, jak ją przebrałam. Tak pod kolor cukierni. Wygląda naprawdę uroczo i słodko. Choć jej mina nie jest zbyt szczęśliwa w tym momencie. No ale cóż, zaczynamy. Oczywiście na początek bez pracowników, bo w sumie do czego mi tu pracownicy są, to ja nie wiem. Na razie zostawimy to tak, o. Zamkniemy od razu na klucz wstęp tylko dla współlokatorów i pracowników, tak. Tak i... aha, jeszcze musimy ustalić, co jest na sprzedaż. To się tym robiło. Proszę bardzo. Przeciętna? Nie ma opcji. Musi być drogo. O, chyba jest dobrze. Mamy już rzeczy na sprzedaż. Możemy zaczynać pracę, ale widzę, że chyba jednak nie stawiałam tego światła, bo takie... nie no. Jakoś tutaj ciemno jest w tym jej miejscu. Ale co, nie możesz tu wejść? Czy ja to postawiłam z drugiej strony? O co chodzi? Przestań się martwić. Beato, czy ty możesz się ogarnąć? Dziękuję. Dziękuję. W
twój pierwszy dzień w naszej nowej cukierni. Aha, już wiem. No tak, to będzie troszkę jednak problemu z tym. Chyba zatrudnimy kasjerkę, co wy na to? Oczywiście nasze pierwsze zyski są... Minus 2000. Bo jak żeby inaczej? No dobra. Jest dobrze. Sprzedaż. Zwykła sprzedaż. Zastanawiam się, czy będzie nam jakoś łatwiej, czy tak niekoniecznie. Z tym wszystkim. O, coś jej się nie spodobało. Właśnie nie przemyślałam tego do końca jednak. Bo troszkę będzie miała chodzenia do tej kasy. Albo będę musiała zatrudnić sprzedawcę dodatkowego. Albo będę musiała dorobić jakieś drzwi wcześniej. Tutaj gdzieś bliżej, żeby mogła szybciej wejść do tej swojej małej klipki. Nie, ona, Felicja Kolano chyba nie jest zadowolona z naszych usług. Ale ten pan jak najbardziej, proszę bardzo. Dobra, idź, pracuj jako kasjerka, bo widzę, że chyba Adrian coś kupi. Już drugie ciasto wziął, więc jest dobrze. Spróbujemy jak zwykle na początku samemu to wszystko ogarnąć. No, Adrian, nie specjalnie poszłam, a ty nadal się zastanawiasz. Jej to nawet nie ruszam, bo ona... coś jej nie pasuje tutaj ewidentnie. Ktoś mi tam pisał, że... że mi w ogóle tutaj nie idzie, bo... on już się dorobił wszystkiego, jest simoroślą i w ogóle nie musi zaspokajać potrzeb. Jakiś postawił automat z biletami dla, przed wejściem i tak dalej, ale... dla mnie to jest za łatwe, za duże ułatwienie. No bo co to za frajda, jak wszystko idzie tak szybko. Ja poznaję ten biznes od początku właściwie, bo jeszcze nigdy nie miałam styczności. Więc fajnie jest wszystko tak poznawać, po trochu. Uczyć się na swoich błędach. Wiecie, o co chodzi. No i co? Się tak na niego patrzysz? Aha, bo ona jeszcze nie umie na kasie. To będzie dopiero jazda z tą kasą. 100 lat później. W ogóle ile? 112, 120, 135, 128 i 128. A galaretka 90. To najdroższy jest ten placek jagodowy, czyli... Nie. Najdroższy jest sernik. Jej! Pierwszy Simoleon, kochani! Jest dobrze. Idź tam do nich jeszcze, bo oni coś... Spróbuj jeszcze raz do niej. Wstawiłam dwie kasy, tak na wszelki wypadek. Jakbym miała przypadkiem zatrudnić dwóch kasjerów, ale wątpię. Wątpię szczerze, bo wiecie, chodzi o to, żebyśmy coś zarabiali na tym, a nie tylko tracili. O, wiecie, czego mi tu brakuje? Muzyki. A ta jest dalej taka nieprzystępna. O, chciałam ci... No trudno. O, on idzie do kasy, dobra. Babcia, nie miałaś gdzie stanąć? Zobaczcie, no jak mi go zablokowała. Zaraz rzuci tą torbą. Wanda! Jesus Christ. Wando! Wando! A nie możesz podejść tu, koleś? Nie, cholera jasna, no. No zobaczcie, no. To chyba nie był dobry pomysł, żeby to stało tak blisko tego. Wanda! Nie miałaś gdzie stanąć! Ja pieprzę! No i on na pewno zaraz rzuci tą torbą. No nie, podszedł tutaj, uff. Bogu dzięki, Bogu dzięki. Tylko widzę, że oni dużo kupują, nie wiem. Będziemy musieli wcześniej zamykać. Powiem wam. Bo puste półki nie wyglądają zbyt dobrze. Zdecydowanie. O, jest gwiazdeczka, jest, dobrze idzie. Przywiązanie jest. Bata. Ty mnie nie dobijaj. Sprzedaż. Dawaj tutaj.
Czemu ty jesteś taka brudna? Już się bałam, że ten facet po prostu rzuci tutaj. No widzicie, nikt nie siada na tych krzesłach. Nikt nie ma ochoty tutaj siadać. Może powinnam ich częstować jakoś, wiecie, na zachętę, jak myślicie? Jakbym postawiła na przykład taki stolik z ciastem. Może to by coś dało. Muszę to przemyśleć, chociaż nie wiem, czy to na niej działa. Albo jakaś kawa, coś w tym stylu. No, coś nam się tutaj dzieje. Kilka klientów jest zadowolonych. Może wszystkie półki opustoszają dzisiaj. Kto wie? No, rozwijaj tą swoją umiejętność na kasie, bo... ciężko ci to idzie, ciężko. Tak smutno bez muzyki, nie czekajcie, ja jednak wrzucę tu jakąś muzę. Zapomniałam o tym głośniku. To będzie działać chyba tak, co? No nie takie drogie, coś taniego bym chciała. Ale to jest wszystko drogie. Ale mi się wydaje, że... jak dawałam głośnik, to ci Simowie tańczyli i... i nic dobrego z tego nie wychodziło. Nie wiem, miałam w restauracji muzykę, bo ja nie pamiętam. Naprawdę nie pamiętam. Dobra, niech sobie będzie tutaj na razie, bo nie ma na to miejsca, na ścianach. Jaka muza. Szkoda, że nie mogę wybierać. A tam chyba pisało, przy na tych głośnikach, które co gra. Nie wiem, czy opłaca się w ogóle do tej babci podchodzić, bo ona ma jakiś problem. Także nie wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem cias już sprzedałam. Ale jest 18, to chyba nie za dobry wynik. Jednak mimo wszystko. No. No myślę, że tak do 20 i zamykamy. W końcu cukiernia to też nie jest jakiś taki biznes, który jest nie wiadomo jak długo otwarty. Także wiecie. Zamknę potem, ogarnę... ogarnę Beatkę, ona napiecze znowu tych wszystkich cudowności i wrócimy kolejnego dnia. A powiesz co, się olśni, może to ją przekona. Mam nadzieję, że nie stracisz niepotrzebnie energię. Ojej, mamy pierwszy poziom, czekajcie, bo zaraz go stracimy. Jestem tak gawna. Co tu mamy? Dodaj się, wierzę towary i usunęże sprzedać z uśmiechem. Ktoś ma zły humor, to żaden problem. Umiesz wsalić innych za pomocą interakcji, rozmawiaj, dodaj sił. Zniżka w hurtowni. I ocena nastroju albo kasa. Jak myślicie? Iść w hajs? To już byłaby ostatnia moja gotówkowa pomoc, że tak powiem. Na razie wezmę to. Na razie. A potem zobaczymy. Ale ta babcia pewnie zaraz mi zepsuje wszystko. Nie, widzicie? Co za kobieta? A spadaj, babo! Idź spać lepiej, wiesz? Patrzcie, jaki to spadło był, nic nie kupi. Trudno. Mówi się trudno, żyje się dalej. Jeszcze obsłużę tą Jankę, samuraj. I możemy zamykać.
którą musiałam zapisać, bo miałam taką ścinkę, że po prostu się przeraziłam na nogą, że mi to wszystko szlak trafi. A jak... Aha, ścinka jest z powodu pani wiedźmy. Wszystko jasne. Mnie tutaj straszy wiedźma. To jeszcze tą Jankę obsłużymy i zamykam. Bo już 20 się zbliża! Pierwszy. O, ten jeszcze ciebie chciał kupić. Dobra, moje ostatnie siły na was wyczerpią. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu mam drzwi od łazienki otwarte cały czas? Zepsuli mi drzwi w łazience. No dobra, przyjmuję od niego pieniądze i zamykam. I od niej się udało jeszcze zdobyć. Jest dobrze, jak na pierwszy dzień było kilku klientów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, obiedź ma też, sześć, siedem, osiem. No, 10 klientów było, już obczajni, co my tu mamy. Także wiecie. No i zamykaj. Zamykaj, kochana, idziemy do domu, idziemy piec. Idź, Sesiuś, pini jeszcze może. O nie, karaluchy. No dobra, kochani, widzimy się kolejnego dnia, jak zwykle. Także do usłyszenia za momencik. Hej, moi drodzy, jesteśmy na chwilę w domu Beaty. Ponieważ chciałam wam pokazać, jak jej zmieniłam ten domek trochę w środku. Stwierdziłam, że najwyższy czas, żeby Beata trochę wyremontowała tą swoją chatkę. No i cóż, jest no jeszcze skromnie, bo wiadomo, nie mamy funduszy. Wciąż jest ich za mało. Co tam się stało, bo nie wiem. A jak wróciła, to opłaciła rachunki, poszła spać, ja jej tutaj wyremontowałam w tym czasie. Aha, ona zdobyła formę, bo wróciła właśnie z joggingu. Patrzcie tylko, jak fajnie wygląda. Super. Gdzie to jest? Zgubiłam? No. No i tak odrobinkę jej tutaj zmieniłam. No odrobinkę, to jest ogromna zmiana w porównaniu do tego, co było przedtem. Ale chodzi o to, że jeszcze nie jest po prostu całkiem skończone, tak jakbym chciała, ale to w przyszłości na pewno się stanie, jak to wie, może zbuduje jej większy dom, wszystko się okaże. Tymczasem właśnie Beata wróciła z joggingu, bo chciałam jej tutaj podnieść aspirację, ale to jest naprawdę trudne do wykonania. Upiekłam już wszystko, co trzeba, także tylko ją ogarnę i jedziemy do naszej restauracji, więc widzimy się... Jakiej restauracji? Cukierni! Do naszej cukierni! I widzimy się na miejscu. Jesteśmy, kochani, kolejnego dnia w naszej cukierni. Słodkie wypieki Beatrice. Właśnie Beatka sobie siedzi na kibelku jak zwykle po podróży i teraz dałam jej, żeby uzupełniała towar, więc to pewnie trochę potrwa. Bo to niestety trochę trwa. Ale mam nadzieję, że jakoś damy radę. Powinna też mieć napieczone tego więcej, ale wiecie. Też zauważam, że strasznie dużo mi kasy idzie na sam towar. W sensie w domu bardzo dużo wydaje. A to się tutaj liczy? Na szczęście się tutaj nie liczy. Żeby upiec tyle, co dzisiaj upiekłam tego wszystkiego, czyli tak no praktycznie na każdą lodówkę, to potrzebuję chyba dwa razy zadzwonić po dostawcę z jedzeniem. Tak mniej więcej 800 simoleonów to wynosi. Także troszkę jest, tego wydatku. Jak zwykle gapiam się gdzieś w przestrzeń, zamiast od razu tutaj słuchaj sprośnego dowcipu. No bo to nasz przyjaciel, nie? Albin Rusełko, chcesz nas poderwać? No nawet jesteś całkiem. Ja tutaj mam... to może powitaj go. Wypróbujemy tą cechę, co jej kupiłam. Rozmawiaj. Włącz do rozbudowanej sieci kontaktów. Dodaj sił. A dodaj sił? No ej, chcę... Pocałuj!
Jakiś... O nie, on... chyba nam coś nie da, nie. Zostawmy go. Chyba coś zepsuliśmy teraz. No nic więcej. No nie, nie. Dobra, dobra. A jak to w ogóle wyglądają twoje relacje z ludźmi? No on jest twoim przyjacielem, Max i Jan Kret. To masz w sumie trzech najlepszych przyjaciół. Idź tutaj napraw sytuację, może się coś uda jeszcze naprawić z tym Valentym. Chciałam dobrze, naprawdę chciałam dobrze. Chciałam dobrze i zepsułam całkowicie, także no... Wszystko w normie, kochani. No, kupuj, kupuj, kochany. Barata się napięła tych ciast, ja wam mówię. Cały dzień mi zajmuje Simone upieczenie tych wszystkich ciast. Więc, no jest przy tej cukierni roboty, jeśli chodzi o cukiernie, piekarnie i takie rzeczy, to... On jest tym! Zobaczcie, on jest dziennikarzem! Alvin! Alvin! Chodź tutaj. Zaraz cię tutaj weźmiemy pod włos, kochany. Rozmawiaj. Boję się. Co wy tu robicie? O, znowu mi tam wskoczyło, to jest podobno... Podobno to coś daje, ktoś mi pisał, ale nie wiem co. Nagroda najlepszy, najlepszy. Czekaj. Po uważnym przyjrzeniu się twojemu przedsiębiorstwu stwierdzam, że jest to lokal z klasą. Napiszę pochlebny artykuł, by wszyscy dowiedzieli się o tej fantastycznej firmie. No. Nie, no chyba musimy mieć romans z tym dziennikarzem. Myślicie, że to będzie jakiś cheat, jeśli się z nim bliżej poznamy? Super. Ha, rzeczywiście znasz się na tej robocie. Lol, słodkie wypieki Beatrice wywarły na mnie takie wrażenie, że wręczam ci nagrodę dla najlepszego z najlepszych. Jej! No nie no, pierwszy odcinek i już takie rzeczy? Dawaj to. To jest to? Gdzie to powiesimy? W takim miejscu, żeby mi klienci nie przeszkadzali, jak będą to oglądać. Bo wiecie, oni pierwsze co, to oglądają właśnie te... tutaj lepiej... Nie no, dobra, chyba tylko tutaj mam miejsce, koło łazienki. No trudno. A to? Co to jest? Dyplom kulinariów. O, to też można gdzieś powiesić. Tylko gdzie? O, to jest pytanie. O, tutaj obok. Dobra. Jej, po prostu super. Coś tutaj mamy do jedzenia. No. Nawet nie wiedziałam, że on jest tym. Spróbujmy zwykłą sprzedaż i z nim też. Proszę, najlepszy artykuł i najlepsza z najlepszych już za pierwszym razem. Ten jest taki nieprzystępny, ten Walery cały. Niektórych simów to nawet nie można ruszyć, bo zaraz się tutaj obrażają. Najlepszy, najlepszy. Dobrze widzisz, Sylwia. Od razu nam tutaj więcej ludzi. Co to za Wolfgang? Nurek, Wolfgang, numerek. Idź przyjmij pieniążki od niego. I mam już złotą aspirację, tak się starałam jej to podnieść w domu, jak byłam z nią, bo miała już czerwone takie. Ale dajemy radę. O. Idziesz do kasy jeszcze, czy nie? Nie możesz podejść tu, jak tu stoję. Będę latać z jednej do drugiej, mogę dać jedną i byłby spokój. Czemu minus, Sylwia? Co ci się nie podoba? Pusta półka? No i patrzcie, no. Dwie kasy mam i każdy staje sobie, przy której chce. Oj, mogłaby już jej wskoczyć jakaś ranga za tą kasę, bo nie mogę patrzeć, jak ona się męczy, biedna. O! Nie, myślałam, że to jest ten. Od Nataszy znowu. Wolfgang, ale nie. Tutaj jest na tej miatur taki podobny. Oj, ta stara babcia na pewno nie będzie zadowolona, jak do niej podejdziemy. Bo to się zawsze tak kończy.
jest na mokro. I nie wiem, jak działa to dodawanie do sieci kontaktów. Chyba musimy być najpierw zaznajomieni, żeby to się udało. Tak mi się coś wydaje. Chociaż też nie jestem pewna. Mówiłam, że ta babcia będzie niezadowolona. Mówiąc. I tak też się stało. Znowu się tutaj blokują przy tych kasach, jak chcą dojść. Oj. Chyba to muszę jakoś poprzestawić, bo zobaczcie, jak oni się tu blokują. Podejdź do tej drugiej. Musisz być taką ciemnotą, Ryszard. Tu stoję. O, Jesus. No zobaczcie. Będą się tak blokować. Chyba usunę tą jedną kasę, wiecie? Po co mi w sumie wiem? Bo najczęściej właśnie tutaj się blokują. No podejdź, że no tu. O, rany boskie. Kolejka się zrobiła. Zaraz się będą denerwować. Bo Beata jeszcze sobie nie radzi z kasą. O, już ten dziadek jest niezadowolony. No, uspokój się, Bułka. Już chwila cierpliwości, wyrozumiałości trochę. No nie rzucaj torbą, proszę cię, moje piękne ciasta. No już boję się właśnie najbardziej tego, że rzucą torbą, wiecie. Zawsze mi szkoda tego towaru, szczególnie jak to jest jedzenie. O, weźmiesz ostatnio, placek jabłonowy. Już 21, o rany, trzeba zamykać. Ale oczywiście poszedł dobry artykuł. I ten. I najlepszy z najlepszych. I oczywiście ludzie się zaczęli schodzić. Dobra, przyjmujemy pieniążki. Może jeszcze ta pani się zdecyduje. Jej! Mamy drugi poziom! Mamy drugi poziom! I patrzcie, nawet jesteśmy dzisiaj na plusie. Mamy tylko minus 5 simoleonów. To co teraz idziemy? Tutaj mamy. Przemowa motywacyjna. To jest tak bardziej dla pracowników. Aha. Tutaj mamy zniżkę hurtowni. Nie wiem, w co iść. Spróbuję tą zniżkę furtownie, chociaż jestem pewna, czy to mi coś da. Jeśli ja sama piekę ciasta. Oj, nie znam się na tym wszystkim, nie znam się. O, już mi rośnie jakaś ranga, widzę. Był plusik. Co wy się tam witacie? Chodźcie płacić za produkty, bo ja zamykam. Może północ, a to jeszcze otwarte, ale patrzcie, mamy prawie... Ile mam pustych? 2-3 lodówki puste, tutaj też prawie wszystkie galaretki poszły. I patrzcie, mamy 513 na plusie dzisiaj, jej! O, nauczyła się w końcu. No nie wejdziesz tu, kochanieńki, nie wejdziesz. Obsłużę jeszcze ją i zamykam, bo już jest północ. Trzeba kończyć. Już koniec, kochani, przykro mi. I 641 simoleonów dzisiaj zabiliśmy. Jej! Jesteśmy na plusie, super. Bardzo się cieszę. Chyba idzie nam całkiem nieźle. W ogóle mam coś jeszcze, bo trochę ona tego napiekła, wiecie? To jest tutaj. Tak, coś jeszcze mam. Więc to, co mam, spróbuję pouzupełniać. Chociaż pewnie nie starczy mi na wszystko. Tam, co nie będzie, to nie będzie. Mówi się trudno. Dołożę jutro, po prostu.
Dobra, będzie wyskakiwać. Weź coś... Jak chcę koktajl? Na szybko. Na szybko koktajl i... No dobra, ja jadę z Beatką do domu. Na dzisiaj to w sumie byłoby już tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się pierwszy odcinek z naszej nowej cukierni. Mnie osobiście cukiernia się bardzo podoba. I jestem ciekawa, jak nam będzie szło dalej i czy to wyzwanie potrwa krócej niż poprzednie. Wszystko się okaże. Dzisiaj mam już drugi poziom, także myślę, że jest nie najgorzej jest. Zdobyliśmy już dobry artykuł i nagrodę najlepszego najlepszych, także myślę, że idziemy od razu w wielkim stylu zaczynamy, nie? No dobra, ja już kończę i słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!